Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić w tym, co najlepsze. Witam was więc, Leszcze, w kolejnej Hecy na Wietrze. Dzisiaj pogawędzimy sobie o Kizo, tym, co rozbrzmiewa wszędzie, przebijając samego Skolima, Rydzyka, nawet tego typa od Gangnam Style. Albo jakby to powiedział Kizo, łopa, 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 ganga, Gangnam Style. Niech trwa jeszcze, hotelowa dupa w apartamencie. Tak jest. Kizo jest znany ze swojego niskiego tonu głosu, który spokojnie może konkurować z głośnikami subwooferów. Dosłownie, jego barytony trzęsą fundamentami bloków, zostawiając niemały ślad po swojej ksywce. Najpopularniejszy klip spod jego pazuchy ma aktualnie 174 miliony wyświetleń. A liczba ta wciąż rośnie, podobnie jak jego apetyt na liczby i ulubione nuggetsy z McDonalda. Jak mówią tabloidy wszelkiej maści, Mirabelka zarobiła na samej tej piosence okrągłe 1,5 miliona patoli. Grubo, zwłaszcza że w Polsce jest niecałe 90 milionów ludności. Więc w sumie nie wiadomo nawet, jak on zdobył te wyświetlenia. Może faktycznie zgadał się z tym gościem od Gangnam Style. Albo jakby to powiedział sam Patryk Woziński, łopa, 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 Gangnam Style. Dobra, ale po kolei. Czy ty, tak między nami mówiąc, czy ty idziesz w kierunku disco polo? Nie. Patryk Woziński, znany lepiej jako Kizer z Biedronki, to prawdziwy fenomen w krainie kukurydzy. Swoją przygodę z muzyką zaczął w wieku 15 lat, czyli wtedy, kiedy większość jego rówieśników zastanawiała się, jak przemycić tabakę na imprezę, Kizo już myślał, jak przemycić swoje numery na YouTube. I tak to się zaczęło. Młody Patryk zaczął udostępniać swoje pierwsze kawałki, które były pewnie tak samo surowe, jak jego ówczesny zarost na rowie. Kizo jest kolejnym dowodem na to, że w Trójmieście nie tylko dobrze łowią ryby, ale też produkują raperów. Ma 178 cm wzrostu, co czyni go doskonałym kandydatem na rapującego modela. Ani za wysokiego, ani za niskiego, sam raz, żeby nie zgubić się w tłumie, ale też nie przesłonić całej sceny. Albo jakby to powiedział sam Kizo, weź nie zasłaniaj mi sceny, bo ci zajebie, tak wyjebie, że szorstki stanie się parkiet. Ty debilus! Na początku swojej kariery na hip-hopowej scenie, artysta był związany z ciemną strefą, lub jak wolicie, przyjazną strefą. Chciałbyś wszędzie mieć dobrze, ale tak się nie da. Jesteś chuj nie kolega, chuj chuj nie kolega. A kto nowy, niech kliknie subskrybuj na dole w celu otrzymywania powiadomień o nowych filmach. Brzmi tajemniczo, prawda? Ale nie martwcie się. To nie jakaś mafia, tylko raperska ekipa, która najwyraźniej uznała, że im ciemniej, tym lepiej. Może to była strategia na chowanie się przed rodzicami, którzy nie do końca ogarniali, dlaczego ich syn zamiast uczyć się do matury, woli klepać rymy o trudach życia w Gdańsku. 27 października 2017 roku świat muzyki został wstrząśnięty, a przynajmniej okolice Gdańska, gdy Kizo wypuścił swój debiutancki album Troja. Ten magiczny krążek powstał dzięki współpracy czterech gdańskich artystów. Aero, Kizo, Speca i Kizersa z Biedronki. To było jak Avengersi rapu, tylko zamiast supermocy mieli mikrofony, bity i zajebisty, wyjebisty akcencik Kizo. Jeśli jeszcze nie słyszałeś tego albumu, to pewnie żyjesz pod kamieniem albo wolisz słuchać odgłosów przyrody, jak na przykład sranie bobra za twoim ulubionym drzewem. Rok po debiucie Troi, Kizo postanowił, że nadszedł czas na jego własne show i wypuścił solowy krążek Ortalion. Dlaczego Ortalion? Może dlatego, że ten materiał jest tak gładki i błyszczący, że mógłby służyć jako kurtka przeciwdeszczowa na melanż w Gdańsku. Album zawiera 15 kawałków plus 2 bonusowe, bo Kizo lubi, kiedy jest więcej. Szkoda, że nie Kizersa. Jebane drogi, a ledwie na 2 gryzy. Na gastro bym go nosem wciągnął, a na kacu wsadził se w otwór. Ale Kizo nie zatrzymał się na ortalionowej kurtce ani szarym obsranym dresie. W listopadzie 2018 roku wypuścił kolejny krążek Champion. Czy ten tytuł był przewidywaniem przyszłości? Możliwe, bo album dotarł aż do 19 miejsca na oficjalnej liście sprzedaży Oliz. Oczywiście w Polsce mamy więcej raperów niż dni w roku, więc miejsce 19 to już nie jest byle Bambik z pasem WKU. Zwłaszcza, że w Polsce mamy nieco ponad 70 milionów ludności plebsu. Champion to dowód na to, że Kizo zna się na rzeczy. Czy to beat, czy zwrotka, wszystko jest na swoim miejscu. Może i nie zdobył złotego medalu, ale na pewno jakieś slipki Gucci wleciały. Następne uniwersa wystrzeliły już w orbitę listy Oliz. Zresztą walić ten Oliz czy inny z Viz. Kizo rozpierdala liczniki YouTube'a, co dziś jest największym osiągnięciem. Pegas oraz Złoto i Biel to prawdziwe perełki w dyskografii Kizo. Pierwszy z nich uplasował się na drugim miejscu listy, a drugi na czwartym. Wygląda na to, że Kizo naprawdę zna się na rzeczy, a przynajmniej na robieniu hitów, które lądują wysoko w rankingach. Ale to nie wszystko, szanowni państwo, to nie wszystko. Najpopularniejszy solowy teledysk Kizo, Champion, nagrany z Malikiem Montaną, ma ponad 25 milionów wyświetleń na YouTubie. To więcej niż twoja stara oglądała mody na sukces.
Można powiedzieć, że Kizo z Malikiem to duet nie do zatrzymania. Jak Batman i Robin, tylko z mikrofonami Lolsonami w kiermanie. Nieco więcej, ale wciąż imponującą popularnością cieszy się utwór Życie jest piękne, nagrane wspólnie z Tymkiem Czarodziejem. Bo przecież życie jest piękne, zwłaszcza gdy możesz nagrać kawałek, który podbija serca fanów i zdobywa miliardy odsłon. A potem wydać na gówno, jeszcze więcej gówna, by podniecać się tanią endorfiną w postaci gówna. Jak doskonale Państwo wiedzą, Mirabelka nie ogranicza się tylko do sceny rapowej. Nasz gdański gigant o wadze 140 kg postanowił spróbować swoich sił w mieszanych sztukach walki bez gaci. Wszystko to na gali Fame MMA, dumnie sponsorowaną przez Salamiaste Suty Bomb Deala. Wszystko to w Częstochowie, w międzyczasie zastanawiając się, jaki produkt spożywczy wypuścić do sklepów w najbliższym czasie. Bo przypominam, że Kizo oprócz obsranych gaci Gucci nie miał jeszcze żadnego produktu spożywczego. Jak się okazało, Oktagon to nie scena, a przeciwnik. Marcin, Mielodinia Smakowski, nie był fanem Kizo. Nasz raper dostał techniczny knockout w trzeciej rundzie, co pewnie bolało bardziej niż nadepnięcie na klocek Lego. W ogóle, jak przeczytacie sobie od tyłu Kizo, wychodzi Ozik. Brzmi to trochę jak jakaś umięśniona postać z kreskówki typu Popeye, Goku czy inny Vegeta. Później miał zawalczyć z Popkiem, ale niestety do walki nie doszło, bo Paweł doznał kontuzji ręki. Nie wiem, gdzie sobie ją tam wsadzał, ale po jego ostatnich wyciekach naprawdę kurczę wolę nie wiedzieć. Jak sam dumnie na konferencji stwierdził, ja nawet nie wiem, kim jest Kizo. A czy w ogóle znałeś go wcześniej, zanim ogłoszono waszą walkę? Nie, dowiedziałem się, kim jest Kizo, sprawdziłem, jak dowiedziałem się, kim, że będę walczył z Kizo. Naprawdę? Tak. No ja nie słucham muzyki od 7 lat, także no czego się spodziewałeś, żeby doznał nowych artystów? A kto chce wiedzieć, kim jest Kizo, niech zostawi łapkę w górę pod tym filmem. O, finalnie zawalczył z Arabem i przegrał. Jednogłośną decyzją sędziów, zwycięzcą main eventu gali Fame MMA 9 zostaje Gabriel Al-Sului! I w ogóle dziś już nie opłacałoby mu się chyba wychodzić do oktagonu. Chłop ma muzykę, batony, pizzę, pewnie jeszcze i kondony. Po co mu utarzać się w tym gównie, jak może nagrać coś typu... I tak o wiele lepiej na tym wyjdzie. Tak od 2020 wszystko było już z górki na pazurki. W zasadzie wszystko, co wypuścił Weter, zdobywało spore zainteresowanie. Zresztą no kto z was nie kojarzy utworu Taxi? Ach, nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. Fenomen Kizo spokojnie mógłbym porównać do fenomenu takiego ich Troja albo Stachurskiego. Z tym, że w innych czasach, w innych spodniach, z innymi mordami i wszystkim innym. Ten wystąpił praktycznie wszędzie, gdzie się dało. Nawet u Kuby Wojewódzkiego. Ja mogę być kulentistą, a ty zawsze będziesz p***ą. Hotel Bristol w Berlinie, mój człowiek w kominie. Nie wiem u kogo jeszcze. Pewnie w piwnicy u Maxa Kolonko też go znajdziemy. No to jest joke! A słyszałeś o wielkim powrocie Popka? No to obczaj poprzedni odcinek na kanale, tu masz adnotację. Koniecznie obejrzyj, bo to jest naprawdę jedna z poważniejszych spraw na polskim YouTubie.